W tym filmie pokażemy, że funkcje ciągłe mają pewną użyteczną własność. A mianowicie taką. Powiedzmy właśnie, że u to jest jakaś funkcja ciągła. U to jest jakaś funkcja ciągła. To jest nasze założenie. Pokażemy, że wtedy, że z tego wynika taka własność, że przyrost wartości funkcji delta u dąży do zera, jeżeli tylko, czyli dla. Przyrostu argumentów dążącego do zera. Czyli jeżeli tylko różnica argumentów dąży do zera, to różnica wartości funkcji dąży do zera wtedy, w tych punktach. Czyli jeżeli bierzemy dwa argumenty, które są coraz bliżej siebie, także się do siebie zbliżają, to wartości funkcji dla tych argumentów również muszą się do siebie zbliżać. I w granicy, kiedy różnica argumentów dąży do zera, to różnica wartości funkcji również musi dążyć do zera. Tak jest dla funkcji ciągłej. No i to jest własność, która przyda nam się przy wyprowadzaniu wzoru na pochodną funkcji złożonej, który, które to wyprowadzenie będzie w następnym filmie pokazane. I tam właśnie skorzystamy z tej własności, którą teraz tutaj będziemy dowodzić. No, żeby dowodzić, udowodnić tę własność, no to musimy sobie przypomnieć, co to znaczy, że funkcja jest ciągła. No to przypomnijmy sobie, że funkcja jest ciągła, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy, funkcja jest ciągła w jakimś punkcie C, wtedy, kiedy granica... Przy x dążącym do c z wartości tych funkcji, tej funkcji, istnieje oraz jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli to są tak naprawdę dwa warunki. Po pierwsze, ta granica po lewej stronie musi istnieć, czyli musi istnieć granica funkcji przy x dążącym do c, a po drugie, ta granica musi być równa wartości funkcji w tym punkcie. Wtedy powiemy, że funkcja jest ciągła w punkcie c. No, i to jest po prostu definicja ciągłości funkcji w punkcie C. No dobrze, no to teraz korzystając z tej definicji ciągłości, możemy tutaj wysnuć pewien wniosek. Powiedzmy, że teraz popatrzmy, co tu mam tutaj po prawej stronie. No to jest U od C, to jest jakaś stała. Ta stała może być równa, nie wiem, 3, 7, 5, cokolwiek. Minus 8. Więc ja mogę teraz tutaj tę stałą odjąć od obu stron tego równania, czyli mogę tutaj po lewej stronie od tej granicy odjąć u od c, ale u od c nie zależy od x, to jest właśnie stała, na przykład 7, czyli mogę napisać coś takiego, że granica przy x dążącym do c z u od x, odjąć jakaś stała, jak odejmę tę stałą, akurat taką, jaka jest, równa, jaka jest ta granica, czyli odejmę u od c tutaj, to granica takiej różnicy będzie równa po prostu 0, dlatego że granica tego pierwszego składnika, ten pierwszy składnik dąży do u od c, a ten drugi składnik tutaj nie zależy od X, on po prostu jest równy u od c, to jest pewna stała, czyli granica tej różnicy będzie po prostu równa 0. No, i takie przejście tu już się pojawiło w poprzednim filmie, gdzie dowodziliśmy, że różniczkowalność funkcji w punkcie pociąga za sobą ciągłość tej funkcji w punkcie, i tam pokazywaliśmy akurat to przejście z, te, z, tej, z tego równania do tego. A tutaj korzystamy z tego, że w drugą stronę również jest wynikanie. Po prostu te dwa stwierdzenia są sobie równ, równ, równoznaczne. Jeżeli granicą u od x jest u od c, to znaczy, że granica takiej różnicy jest równa 0. Bo to jest po prostu stała, którą mogę odjąć w każdym punkcie od wartości funkcji. I wtedy granica takiej różnicy to będzie po prostu 0. No dobrze, teraz, żeby udowodnić to, co chcemy, no to tutaj wygodnie będzie posłużyć się rysunkiem, żeby lepiej zrozumieć, co to jest delta u i co to jest delta x. Powiedzmy, że tutaj mamy wykres naszej funkcji. To jest oś x, tutaj jest oś y. I powiedzmy, że nasza funkcja ma jakiś taki przebieg. Jakiś taki przebieg. No i tutaj wyróżnimy sobie dwa punkty. Tutaj powiedzmy, będziemy mieli punkt C. A tutaj będzie wartość funkcji w tym punkcie, czyli U od C. Tutaj gdzieś będzie punkt X. No i ten punkt C jest ustalony, natomiast z tym punkt ten punkt X jest ruchomy, z tym punktem X my zbiegamy do C. Tutaj będziemy z nim zbiegać, tak? No i co to jest teraz delta X i delta Y? Delta X to jest różnica argumentów, czyli tutaj to jest delta X, to jest delta X. A czyli możemy to zapisać właśnie, czyli że delta X to jest różnica argumentów, czyli to jest X minus C. A co to jest delta Y? Delta U w tym wypadku. Delta U, czyli różnica wartości funkcji, to jest u od X. Odjąć U od C, tak jak tutaj zaznaczyłem na rysunku. To jest różnica wartości funkcji U. Delta U to jest różnica wartości funkcji U, czyli U od X minus U od C. No i widzimy tutaj, że to, co mamy tutaj w nawiasie, oto to jest nic innego jak delta U. Czyli widzimy, że granica delta U jest równa 0. A co to znaczy, że x dąży do C? Jak x dąży do C. To, to jest równoznaczne temu, że ta różnica x minus c dąży do zera. Czyli możemy napisać, że to jest równoważne granicy przy delta x dążącym do zera. Bo jak delta x dąży do zera, to to jest równoważne temu, że x dąży do c. Po prostu różnica x minus c staje się równa 0. Granica przy delta x dążącym do zera z delta u. Bo po prostu to, co tutaj mamy, w nawiasie to jest po prostu delta u, czyli ta granica jest równa 0. Czyli widzimy, że rzeczywiście dostajemy tę własność, którą tutaj napisaliśmy, że jeżeli funkcja jest ciągła, to granica przy delta x dążącym do zera z delta u jest równa 0. No i to jest dla funkcji ciągłych oczywiście. Dla funkcji nieciągłej nie musi tak być. Bo jak funkcja jest ciągła, to jak tutaj zbiegamy z tym x do do tego punktu C, no to widzimy, że wartości funkcji tutaj również muszą zbiegać. Jak delta x staje się bardzo malutkie, tutaj zbliżamy się z tym punktem do C, to wtedy ta odległość również musi maleć, dlatego że funkcja jest ciągła. Dla funkcji ciągłej tak nie musi być. No więc widać, że to jest dosyć dobrze uzasadnione, tak intuicyjnie, że intuicja nam podpowiada, że że ta własność jest prawdziwa, ale również możemy to tutaj formalnie, byliśmy w stanie to formalnie udowodnić i właśnie to zrobiliśmy. Formalnie pokazaliśmy, że funkcje ciągle mają tę własność, co się również zgadza z naszą intuicją. No i teraz wykorzystamy to w następnym filmie do wyprowadzenia wzoru na pochodną funkcji złożonej.